W okresie przedwojennym ludzie wiedli spokojne życie. Młodzi mogli uczęszczać do szkół, w których swobodnie korzystali z prawa do nauki. Było tak z czwórką przyjaciół: Niną, Agnieszką, Zofią i Kazimierzem, którzy zdążyli doświadczyć wspaniałego dzieciństwa. Po szkole ich przyjaźń przetrwała jeszcze wiele lat. Niestety wojna im to odebrała i rozdzieliła ich istnienia. Kazimierz wyjechał na przymusowe prace, a jego przyjaciółki nie wiedziały, co się z nim działo. Nina, która wywodziła się z żydowskiego domu, musiała codziennie się pilnować, by nie popełnić jakiegoś błędu. Ukrywała swoją tożsamość, gdyż bardzo bała się ukarania, czy nawet samej śmierci. Pewnego dnia wracała ze sklepu i na jej drodze stanął niemiecki żołnierz. Trzymał w ręku dokument jej prawdziwej tożsamości. Wtedy Nina zdała sobie sprawę, że wojskowi musieli odkryć historię jej korzeni. Cały jej świat uległ w gruzach. Została wysłana do obozu koncentracyjnego, gdzie za każde najmniejsze potknięcie była bita. W końcu kobieta zmarła z wycieńczenia. Kolejną ofiarą wojny była Agnieszka, która postanowiła sprzeciwić się oprawcom. Stanęła w obronie małego dziecka, które z głodu dokonało kradzieży. Podczas gdy żołnierz chciał oddać strzał maluchowi, Agnieszka obroniła go swoim ciałem. Za swoją waleczność i dobre serce oddała życie.
Wydawać by się mogło, że jedynie Zofia miała spokojne życie jak na sytuację w państwie. Uwielbiała czytać wieczorami. Nie wiedziała, że jej ulubione zajęcie stanie się dla niej niebezpieczne. Pewnej nocy do jej mieszkania wtargnął radziecki żołnierz. Pod pretekstem, iż czyta ona nielegalną książkę, zabrał ją do pociągu, którym została zesłana na Sybir. Tam zmuszona była wykonywać bardzo ciężką pracę. Jednak jej los odmienił się, gdy skończył się czas wysyłki. Kobieta mogła wrócić do rodzinnego Daugavpils i tam w końcu cieszyć się życiem.